Dzień dobry. Anna Lechowska, Fundacja Przemocni. Jest w tym filmie biały szum. Ten biały szum to jest farelka. Jest mi tak strasznie zimno, że muszę się dogrzać. A nie mogę też czekać z tym filmem, bo jest potrzebny kilku osobom, bo tematy jak zawsze chodzą stadami. Nie wiem, jak zatytułować problem. Mindfuck? Zwarcie? Coś a la meltdown? Chodzi o taki stan, gdy zaczynasz nad sobą pracować, zaczynasz pracować nad swoimi problemami psychologicznymi. W szybkim czasie dużo się wydarza, dużo się zmienia. Dostajesz dużo, dużo nadziei, dużo czegoś pozytywnego. I odpala się cała negatywność, którą w sobie masz. I następuje takie zwarcie, że myślisz, że oszalałeś. Zaczynasz czuć się bardzo, bardzo źle, myśleć bardzo, bardzo głupie rzeczy, a równocześnie w tym samym czasie dzieją się rzeczy w twojej głowie, myślisz rzeczy, czujesz rzeczy bardzo pozytywne. Możesz interpretować to jako psychozę. Później w tym filmie powiem, dlaczego to w jakiś sposób jest pokrewne psychozie, ale to nie bardziej niż inne rzeczy. Powiem, dlaczego masz poczucie, że to jest psychoza. Przy czym od razu mówię, prawdziwej psychozy nie zauważysz. Też wyjaśnię dlaczego. Masz poczucie, że zwariowałeś, że to jest okropny stan, że jest to stan najbardziej niepożądany z niepożądanych. Że jest gorzej, zamiast być lepiej. Ogólnie stała się tragedia i jeśli raz jeszcze cię to spotka, to ty po prostu masz w dupie terapię, masz w dupie pracę nad sobą, masz w dupie nadzieję, masz w dupie wszystko, masz w dupie, bo nic ci nie pomoże. Otóż jest dokładnie odwrotnie. Dzieje się to, co powinno się dziać. Rzeczy cenne, rzeczy słuszne nie są łatwe i nie są tanie. Bo jakby takie były, to by wszyscy je mieli, a pieniądze nie miałyby sensu. Pieniądze w bardzo szerokim sensie, jako symbol. Gdyby łatwo było być szczęśliwym, to wszyscy byliby szczęśliwi. Ludzie tacy jak ja nie mieliby pracy. Byliby niepotrzebni. Nie byłby potrzebny cały przemysł leków psychotropowych. Szczęście jest najwyższą wartością. I trzeba sobie na nie zapracować. I jeśli jesteś człowiekiem nieszczęśliwym, jesteś człowiekiem, który pochodzi z dysfunkcyjnego domu, to zapewniam, że ta praca będzie cię kosztowała współmiernie do wartości efektu, który możesz osiągnąć. Współmiernie do różnicy pomiędzy tym, w czym wyrosłeś, a do czego zmierzasz. A zmierzasz do wolności, do samostanowienia, do stanowienia swojej rzeczywistości, do szczęścia, do spokoju. Dobra. Zaczynamy. Bardzo pobieżnie, obrazowo, w sposób taki, jak było sobie życie niemalże.
Opowiem Wam o tym, co się dzieje w takiej sytuacji z Waszym układem nerwowym, naszym układem nerwowym, bo ja takich akcji zaliczyłam bardzo wiele mnóstwo. I nikt tu nie jest wyjątkowy. Oczywiście ludzie autystyczni po prostu mają to mocniej. Jak wszystko. Więc nie jest to opracowanie z neurobiologii, nie jest to opracowanie z jakiejś biochemii, tak? Jest to uproszczona wersja tego, co zachodzi w środku. Jest to film psychoedukacyjny. Dobra, zaczynamy. Po pierwsze, jeśli jesteś człowiekiem nieszczęśliwym, jeśli jesteś człowiekiem żyjącym w jakimś stresie, a jeśli jesteś nieszczęśliwy, to żyjesz w stresie. Jeśli nie żyjesz tak, jak chciałbyś, to jesteś w stresie. I nieważne, że ty nie czujesz, że jesteś zestresowany. Szczerze, jeśli ty jesteś DDA, bez terapii, bez leków, jeśli ty jesteś autystą bez leków przeciwdepresyjnych, jeśli ty jesteś autystą, który jest nieuświadomiony psychohigienicznie, to, czy ty czujesz stres, czy nie, jest serio mało istotne. Dlatego, że twoja umiejętność rozpoznawania emocji jest w gruncie rzeczy żadna. Dlatego po prostu, jeśli żyjesz życiem, które ci się nie podoba, to odczuwasz stres. Już. To jest basic, z którym nie dyskutujesz. Jeśli odczuwasz przewlekły stres, to twój system serotoninowy jest cały czas obciążony. Cały czas w dół. Cały czas za mało. Twoje wytwarzanie kortyzolu, czyli hormonu stresu, jest cały czas bardzo wysokie, co jeszcze wpływa na obniżenie serotoniny. Twój układ dopaminergiczny też dostaje w dupę i twój układ adrenalinowy i noradrenalinowy też jest nadużywany i za to płacisz, to tak w skrócie. No i teraz tak, za co odpowiada serotonina? Za to egzystencjaliści typu Jordan Peterson mówią, że człowiek, żeby żyć, musi być cały czas na lekkim haju, ponieważ egzystencja jest straszna. Jest potworna, życie jest bolesne, życie jest trudne, życie jest ciężkie, życie jest mroczne i nie ma sensu. W związku z czym, jeśli nie mamy podwyższonej serotoniny, to brakuje nam iluzji, haju, który pozwoli nam nie cierpieć z powodu zgrozy niebytu. Przekroczyłam już egzystencjalizm w swoim życiu i chociaż go kocham, lubię i cenię, to on jest tylko metanarracją. Nie uważam, że musimy być na haju, ponieważ nie uważam, że życie jest złe. W każdym razie ten pogląd egzystencjalistów doskonale oddaje to, jak bardzo ważna jest serotonina. Od niej zależy, czy ty rano wstając widzisz sens w tym, że wstaniesz. Czy ty odczuwasz jakąkolwiek celowość czegokolwiek? Czy ty nie umierasz z lęku egzystencjalnego? Od serotoniny to zależy. Jeśli jesteś autystą, to twój układ nerwowy dostaje taki wpierdziel non-stop, niezależnie od tego, co się dzieje, że z serotoniną będziesz miał problemy tak czy inaczej. Dlatego jesteśmy tacy depresyjni. Dlatego tak łatwo u nas o zaburzenia adaptacyjne i depresje pełnoobjawowe. Dlatego tak dużo u nas jest diagnoz depresja endogenna. Tak jak u mnie, zanim był zdiagnozowany autyzm, była po prostu depresja endogenna. I tak samo, ponieważ myśli decydują o tym, jakie neuroprzekaźniki wytwarzamy,
A z kolei wytwarzane przez nas neuroprzekaźniki decydują o kształcie naszych myśli. To jest sprzężenie zwrotne. Odsyłam do mojego filmu, dlaczego terapia jest ważniejsza niż leki, bo to trzeba zrozumieć. Każdy, kto ze mną pracuje, wymagam tego od was, żebyście byli wyedukowani w tym, jak to działa, bo ja mam dość już powtarzania tego wszystkim. Film. Dlaczego terapia jest ważniejsza niż leki? Ma być wykuty na pamięć, jeśli chcesz ode mnie pomocy. A teraz tłumaczę to ostatni chyba raz. Na kształt naszych myśli wpływa chemia naszego mózgu. Chemia i budowa naszego mózgu. Na budowę naszego mózgu wpływają nasze myśli i chemia tego mózgu. Na nasze myśli wpływa budowa naszego mózgu i chemia naszego mózgu. To jest potrójne sprzężenie zwrotne. Jeśli wychowałeś się w środowisku, które nie nauczyło cię być szczęśliwym człowiekiem, to twoje myślenie o świecie jest depresyjne. Twój mózg ma zbudowane ścieżki neuronowe, które powodują bycie nieszczęśliwym. Twój układ nerwowy jest przyzwyczajony do wytwarzania takich neuroprzekaźników, jakby była wojna. Więc się czujesz jak na wojnie, więc się czujesz jak dziecko wojny. Cały czas, całe życie masz zryty beret u podstaw. No i teraz trafiasz na kogoś, kto do ciebie dociera do twojej duszy. Jego argumentacja dociera do twojej logiki. Trafiasz na taką osobę i dostajesz nadzieję. Teraz tak, im bardziej ją lubisz, dostajesz nadzieję, zaczynasz widzieć sens, wzrasta ci poziom serotoniny. Na chwilę. Na, kurde, bardzo chwilę. I teraz tak, im bardziej lubisz tą osobę, tym więcej powodów do serotoniny jest. Jeśli jest ona dla ciebie zabawna również, a nie tylko daje ci nadzieję, to ci to wzrasta. Jeśli, nie wiem, macie podobny gust, to zaczynasz mieć coś w rodzaju poczucia akceptacji, przynależności do jakiejś grupy, tak? Znalazłeś swojego, więc serotonina wzrasta. Im bardziej ci się ten ktoś podoba, tym bardziej ta serotonina wzrasta. I jeśli dostajesz od niego pozytywny feedback, serotonina wzrasta. Nie jesteś przyzwyczajony do serotoniny. Więc tak. Nagle dostajesz strzała najlepszego draga ze wszystkich. Twój organizm nie wie, co się stało. Ilość tej serotoniny nie mieści się w tych ścieżkach neuronowych, które masz zbudowane, bo to jest dosłownie fizycznie. Mózg to jest siatka. Siatka, która przekazuje ten sam sposób myślenia, tak? To są te same dróżki. Wszyscy Żydzi to złodzieje na przykład. Albo wszystkie kobiety to kurwy. Albo życie nie ma sensu. Albo każdy bogaty to złodziej, tak? I tak dalej. To nie są jakieś abstrakcyjne twory. To jest zestaw komórek po kolei, który to wymyślił kiedyś. I im bardziej tego używasz, tym bardziej to działa. Tędy biegnie i już. Przez tę komórkę, tę komórkę, tę komórkę, tę komórkę i tę komórkę. A dlaczego tak to biegnie? Dlatego, że jest taki neuroprzekaźnik i taki neuroprzekaźnik. To jest tak jak. Jest taka ulica, a nie inna, a przy niej tu i tu są stacje benzynowe i jeżdżą nimi do pracy codziennie ci sami ludzie, tymi samymi samochodami. To tak samo działa, bo rzeczywistość to fraktal. No i jeśli to zrozumiesz, że codziennie jeździsz tą samą drogą do pracy, to jesteś w stanie też zrozumieć, że codziennie myślisz te same rzeczy. W ten sam utarty sposób. I nie przychodzi ci do głowy, że można inaczej. Nie wiesz tego. Nie wiesz.
Dlaczego? Dlatego, że jakbyś cały czas tego szukał, to byś nie miał czasu żyć. Ścieżki neuronowe są po to, żebyśmy się mogli uczyć, żebyśmy mogli być coraz mądrzejsi i żebyśmy mogli funkcjonować. Heurystyki, czyli skróty myślowe, służą łatwemu, wygodnemu przetrwaniu. Zazwyczaj się na nich nie wykładamy, zazwyczaj one nam służą, a czasem się na nich wykładamy. Dlatego, że czasem nie pasują do sytuacji, a wygląda, że pasują. No i teraz tak. Masz pewną określoną przepustowość serotoniny. Prawie żadną. Twój mózg nie jest do tego przyzwyczajony. I zaczyna wytwarzać coś, od czego cała wioska przy tej ulicy nagle zaczyna imprezować. Ile ta impreza potrwa? Dzień, dwa? Tydzień? No, ile dasz radę? A co potem się z tym stanie? Co jest po imprezie? Zgon. Co więcej, stało się coś, do czego twoje ciało jest nieprzyzwyczajone. Czyli jest jakiś stresor. Czyli ta przyjemna rzecz jest stresorem. Ta przyjemna osoba jest stresorem. A co się dzieje, jak jest stres? Wytwarza się jeszcze większy poziom kortyzolu. Do tego, co to jest kortyzol? Dojdziemy. Wytwarza się również adrenalina i dopamina. Do nich wszystkich dojdziemy. Na razie jesteśmy na etapie tego, że twój i tak bardzo słaby, bardzo zaburzony układ serotoninowy dostał właśnie strzała, jakby moim kotom kupić 20 kilo mięsa. Zeżrą naraz, zżygają się, pobiją się o to mięso 10 razy, będą miały sraczkę, będą miały zatwardzenie, będą żygać, będą się bić. Dlatego, że to jest taki deficyt, że jak zaczynasz czuć tą adrenalinę, tę serotoninę, to żresz, to żresz, to żresz, aż ci bokami wychodzi. A potem musisz odchorować, jak zawsze, gdy przesadzisz z czymkolwiek. Teraz dopamina. Czym jest dopamina? Dopamina jest neuroprzekaźnikiem, który z jednej strony odpowiada za akcelerację, za jakby całościowe libido życiowe, a więc za cele, plany, marzenia, ambicje, za chęci, za motywację, za popęd seksualny, za ryzyko, za brawurę, za odwagę również. Oraz za interpretację. Jest to tak ważne, to jest tak ważne, żeby każdy to rozumiał, że powtarzam jeszcze raz. Dopamina jest odpowiedzialna za interpretację bodźców zewnętrznych oraz wewnętrznych. Co to znaczy? Cokolwiek dochodzi do ciebie ze świata. Dźwięk. Fala, myśl, słowo, gest, spojrzenie czyjeś, jakiś huk, jakiś ruch powietrza, ciepło, zimno. Dopamina odpowiada za to, żebyś to zinterpretował. Co to było? Bez dopaminy, z zaburzoną dopaminą, będziesz źle interpretował to, co się dzieje. I tak samo jest odpowiedzialna za bodźce wewnętrzne, a więc za interpretację twoich własnych emocji i twoich własnych myśli. Właściwy poziom dopaminy odpowiada po prostu za to, czy ty jesteś normalny, czy nie. Czy ty jesteś zdrowy psychicznie, czy nie. Ponieważ zaburzony poziom dopaminy wywołuje psychozę. Czyli to, co jest naturą schizofrenii. Mając podwyższoną lub obniżoną dopaminę, źle interpretujesz rzeczywistość wewnętrzną i zewnętrzną. Co więcej, objawami psychozy są nie tylko objawy pozytywne, tak zwane, czyli wytwórcze, czyli urojenia, czasem halucynacje, czasem omamy.
urojenia to są myśli. To są bzdurne myśli. Nie mają nic wspólnego z halucynacjami, nie mają nic wspólnego z manią prześladowczą, a przynajmniej niewiele. To są nietrafione, bezsensowne interpretacje codziennych rzeczy, codziennych spraw, podstawowych spraw. Mój partner ze schizofrenią na przykład w momentach psychozy uważał, że jestem jedyną osobą, która potrafi mu wmówić, że jest szczęśliwy, że może być szczęśliwy. Tym samym znów go oszukam. A potem i tak się okaże, że nie może, bo ja mam po prostu jakąś taką moc oszukiwania go co do tego, że on może być szczęśliwy i że w ogóle coś takiego jak szczęście może istnieć, że ktokolwiek może być. Psychoza czy też zaburzenia dopaminy mają też tak zwane objawy negatywne, a więc ujemne, a więc coś nam znika. Znika nam uczuciowość, mamy tak zwany spłaszczony afekt. Czyli do tej interpretacji odchodzą jeszcze zaburzenia emocjonalne, obniżenie reakcji emocjonalnych. A czym są emocje? Emocje są informacją od naszego wnętrza, od naszego ciała, od naszej podświadomości, czyli od całego naszego oprogramowania do RAM-u, czyli do świadomości. Emocje są telefonem od mózgu, że coś się dzieje. W psychozie telefon zostaje odłączony. Emocje mogą być pojedyncze, niewiele, albo bardzo złe. Lęk, wściekłość, bardzo często jest wściekłość. Jest obniżona inteligencja wówczas, a więc nie jesteś tak sprawny umysłowo jak zwykle. Jest obniżona koncentracja, więc jeszcze bardziej nie jesteś taki sprawny umysłowo jak zwykle. Obniżona motywacja, więc nie chcesz się żyć. W ogóle nic ci się nie chce i w ogóle nie jesteś w stanie, nawet nie masz siły, nie ma o czym mówić. I teraz tak, dlaczego ta sytuacja, w której nagle zaczynasz odzyskiwać nadzieję, często to się dzieje nie w sytuacji, gdy zaczynasz nad sobą pracować, ale gdy się zakochujesz, bo wielu ludzi myśli, że miłość może ich uratować. Nie, miłość was może tylko pogrążyć. W sensie zakochanie się w kimś, związek z kimś. To jak masz zryty łeb, to tylko ci to zaszkodzi. Na pewno nie pomoże. A wielu ludzi pokłada w tym jakąś szaloną nadzieję. I dlaczego system dopaminergiczny się rozregulowuje w tym momencie? Dlatego, że słuchaj, jeśli jesteś DDA, DDD, nieposkładanym, niewyleczonym, czyli jesteś po prostu DDA, DDD, to ty nienawidzisz siebie i innych. Nie potrafisz kochać. Niezależnie od tego, jak bardzo ci się wydaje, że potrafisz, to nie, nie potrafisz. Tylko twoje jakieś toksyczne, porąbane, dziecięce, zależne emocjonalne urojenia nazywasz miłością. To wszystko jest podszyte żalem, niespełnieniem, lękiem, pretensją, wkurzeniem, rozgoryczeniem, gniewem, często gniewem, którego sobie nie uświadamiasz, często gniewem, który w ogóle kierujesz przeciwko sobie, bo ty jesteś taki wspaniały, że przeciwko innym to nie, albo ty jesteś taki oświecony, że wiesz, że jeśli coś cię wkurza, to jest w tobie, więc to nie jest wina innych, a to wcale nie jest prawda tak do końca, a to nie jest takie proste. No więc masz burdel emocjonalny, kompletny burdel emocjonalny. Jesteś zdolny jedynie do nienawiści. I to do nienawiści bierno-agresywnej i wypartej.
do żalu, do rozczarowania i niespełnienia. I nagle znajdujesz się w sytuacji, w której zaczynasz odczuwać nadzieję, akceptację, może miłość. Nadzieję na to, że możesz się poskładać, że szczęście istnieje. I pod te słowa podkładasz te swoje bzdury. Pod miłość podkładasz te chore rzeczy, które ty uważasz za miłość. Czyli pod miłość podkładasz nienawiść. Pod przyjaźń podkładasz zawiść. Pod motywację podkładasz rozgoryczenie, zawiść. I nie wiesz tego, bo jedziesz na kompletnym wyparciu, bo jakbyś nie jechał na wyparciu, to byś nie był DDA. I pojawia się ambiwalencja. I ambiwalencja właśnie jest kluczowym, osiowym objawem psychozy. Człowiek, żeby mu zdiagnozowano psychozę, musi mieć ambiwalencję. Że mu zdiagnozowano jakąś psychozę paranoiczną, to może nie mieć tej ambiwalencji, już okej. Bo ma takie grube urojenia jakieś prześladowcze. Ale każdą inną psychozę musi być ambiwalencja. A więc na przykład z dzisiejszego listu. Człowieka, który podejrzewał, że ma psychozę. Mam ochotę równocześnie zabijać i kochać. I poszedł właśnie łazić, czeka na ten film, dlatego tak bardzo jest ważne, żeby ten film był nakręcony już teraz. Ma przełazić 3 godziny po lesie, żeby nikomu krzywdy nie zrobić, bo myśli, że zwariował i ma ochotę kochać i zabijać. I to jest normalne. W tym stanie musi tak być. Między innymi właśnie przez tą ambiwalencję. Może być taka sytuacja, że zakochujesz się w kimś, idziesz z nim do łóżka i w trakcie seksu się popłaczesz. To jest właśnie ambiwalencja. Możesz uważać, że twój terapeuta dowartościowuje się twoim kosztem. To jest ambiwalencja. Możesz nie umieć odejść od swojego oprawcy. To jest ambiwalencja. Syndrom sztokholmski jest ambiwalencją. Myślę, że wystarczy tych przykładów. Szczególnie kobiety znają to z tym popłakaniem się w trakcie seksu. Z facetami pewnie gorzej. Z wami to jest raczej tak, że zakochujecie się w kobiecie i uciekacie, gdy się okazuje, że ewentualnie moglibyście ją mieć. To jest właśnie ambiwalencja. Kobieta raczej pójdzie do łóżka i się po prostu rozbeczy w trakcie i wybiegnie. Dopamina jest odpowiedzialna za interpretację. Jak masz interpretować właściwie, jak ty masz pierdolnik semantyczny. Ty nie wiesz, co to jest miłość, co to jest nienawiść. Nie wiesz w ogóle, co to są granice. Część potrzeb masz dorosłego człowieka, część niemowlęcia. No nie ma lepszego określenia niż pierdolnik semantyczny. To jak ty masz mieć w porządku dopaminę? Nie ma szans. Adrenalina i noradrenalina służą temu, żeby zrobić coś dobrze i szybko. Zakcelerować. Podobnie jak dopamina w tym wypadku. Ale adrenalina to jest dla tych, co grają w RPG, to jest spalenie punktów siły woli. Punktów krwi w wampirze, zużycie pedeków. To jest coś, za co zapłacisz. I to szybko. Dlatego, że nasze organy wewnętrzne, wszystkie,
czyli również układ nerwowy, ale i serce, płuca i tak dalej, mają parametry, na których mogą chodzić stale i nie ma problemu, oraz parametry krytyczne, czyli takie, które możemy odpalić, gdy dzieje się coś bardzo wymagającego, niezwykłego działania. Goni nas lew. Drzewo spada na drugiego człowieka, na człowieka, którego kochasz. Ktoś cię napada. Ktoś napada człowieka, którego kochasz. I wtedy musisz zakcelerować swoją siłę, swoją szybkość, swoją koncentrację do tych parametrów krytycznych. Ale ile dasz radę jechać na krytycznych? Chwilę. Musisz powiększyć wydolność płuc. Musisz powiększyć wydolność serca. Musisz powiększyć rejestrowalność obrazu. Musisz wyostrzyć słuch. Musisz, bo nie przetrwasz. No i teraz tak. Coś się zmienia w twoim życiu. To jest stres, więc jest adrenalina. I teraz tak. Im bardziej pozytywnie się zmienia, tym bardziej ci zależy. Im coś czymś piękniejszym się zderzasz, tym bardziej ci zależy. Im bardziej odważysz się po to sięgnąć, tym bardziej się zestresujesz. I adrenalina, i noradrenalina dają ci w pysk. Jeśli to jest tak, że masz z terapeutą zmierzyć się z jakimś swoim bzdurnym poglądem, na przykład przyznać, że zachowujesz się jak debil, podczas gdy wydaje ci się, że zachowujesz się jak rycerz, a rycerz to jest zakuty łeb. To jest taki symbol, więc na pewno zachowujesz się jak debil, jeśli myślisz, że jesteś rycerski, to się wkurzysz. I nieważne, że ty nie interpretujesz tego jako wkurzenie. Ustaliliśmy już wcześniej w tym filmie, że twoje nazewnictwo emocji... Tak. Więc skoczy ci to adrenalina. Jeśli masz postawić się komuś, komu nigdy się nie stawiałeś, to skoczy ci adrenalina. Jak będziesz miał postawić urzędnikowi, skoczy ci tak. Jak będziesz miał się postawić rodzinie, skoczy ci tak. Jak będziesz miał się postawić przyjaciołom, podobnie. No i znowu sytuacją krytyczną zupełnie jest sytuacja zakochania. Jak wyskakujesz z jakimiś akcjami do drugiej osoby, wiesz, sugestiami, to jest taki stres, bo cię tak narażasz na uśmieszenie, na odrzucenie, że adrenalina ci skacze tak. Czyli zużywasz więcej pedeków. Czyli później będziesz się czuł gorzej, będziesz bardziej wyczerpany, twoje organy będą bardziej zawodzić. No i teraz kortyzol. Ponieważ nie umiesz interpretować rzeczywistości, to wszelkie zmiany wyzwalają w tobie kortyzol, spadki serotoniny wyzwalają w tobie kortyzol, wysoki poziom kortyzolu obniża ci z kolei serotoninę, sprzężenie zwrotne. Bzdury jakieś, które wymyślasz z powodu zaburzeń dopaminy, generują ogromny stres, więc kortyzol ci skacze, a kortyzol, tak samo jak adrenalina, jest takim dopalaczem. Tylko że on bardziej odpowiada za lęk. Wypala w trochę inny sposób niż adrenalina. A płaci się mniej więcej tak samo. Kortyzol można wypłakać ewentualnie. Dlatego, że lęk, strach jest bardzo ważną emocją, czy strach jest bardzo ważną emocją, a lęk jest zaburzonym strachem. Lęk jest urojonym strachem. Jeśli nie masz się czego bać, ale sobie urąbałeś, że się masz czego bać, to wtedy to jest lęk. Irracjonalny, uogólniony lęk. Racjonalny, uzasadniony strach. Więc kortyzol odpowiada za
strach. A w naszym porąbanym, zdeformowanym psychicznie społeczeństwie, bo człowiek nie jest gotowy ewolucyjnie do życia w tym, co sobie stworzył. Ewolucja nie nadążyła za naszą inteligencją i tak trochę nie dajemy rady. Tak trochę wszyscy, cały gatunek nie dajemy rady, dlatego prawie wszyscy mają depresję. I dlatego prawie wszyscy są DDA. Lub DDD. No. Kortyzol też powinien występować tylko chwilę, tak? A występuje stale. Czy jedziesz cały czas na psychicznych rezerwach? I w momencie zmian on się jeszcze bardziej wydziela. Czyli co się dzieje tak naprawdę w takiej sytuacji, kiedy coś się zmienia na lepsze? Przychodzi DJ i rozkręca parametry. Zero, mina, zero, mina, tak się między z tobą gada i tak się między czujesz. Dobrze, źle, dobrze, źle. Oszalałem. To jest normalne. Zupełnie normalna reakcja. Po takim kryzysie zaczynasz być odmóżdżony. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówiłam, mózg to jest konstrukcja, fizyczna konstrukcja szlaków stworzonych przez pojedyncze komórki nerwowe. I teraz tak. Ten chemiczny chaos, który przed chwilą opisałam, konfrontacja z nowymi faktami doprowadzają do tego, że część tych połączeń pęka. Dlatego, że do organizmu dociera fakt, że niektóre myśli są kompletnie bzdurne i nieuzasadnione. Lub też są nie do udźwignięcia emocjonalnie. Niektóre komórki są już stare. I przy takiej imprezie one po prostu umrą. Więc po takim mindfucku masz poraniony mózg. Stan zapalny w mózgu. Jeśli jesteś autystą, to generalnie czytałam ostatnio, nasze mózgi mają strasznie dużo stanów zapalnych z powodu tego, że przetwarzają o wiele więcej niż mózgi neurotypowych osób, dlatego że nie mają pewnych filtrów, pewnych ograniczeń założonych. I tak jak mówiłam o tych parametrach takich standardowych i krytycznych, to często autystyczny mózg jedzie na tych krytycznych. Ma to swoje zalety, ma to swoje wady, jak wszystko. Więc jak pomyślę w ogóle o stanie zapalnym mózgu, to mi się wymiotować chce. No i normalnie masz fizycznie dziury w mózgu. Neurogeneza, czyli odbudowywanie komórek mózgowych, następuje w cyklach około 30-40-dniowych. To z kolei tłumaczyłam w filmie z września albo z października 2019 roku o zaburzeniach adaptacyjnych. I to się odbuduje. Ale nie z dnia na dzień. Pierdzielnęło ci sporo komórek nerwowych. Te wszystkie najsłabsze, które i tak miały umrzeć. No bo one, tak. Mózg to jest taka żywa struktura, która się zmienia w tych cyklach 30-40-dniowych. To znaczy wymieniają się komórki. Jasne, że nie wszystkie naraz, ale część. Dlatego każdy proces terapeutyczny będzie trwał lata. W procedurach z użyciem narkotyków psychodelicznych czasami udaje się przestawić coś na stałe, ale to jest zupełnie odrębna kwestia. Udaje się przestawić coś tak. Silniejszy psychodelik, ayahuasca na przykład, dlatego są obrzędy z ayahuasku. Ale generalnie to neurogeneza jest taka, że to będzie trwało lata, bo cegiełka po cegiełce zmieniasz ten system, który jest zbudowany beznadziejnie, głupio.
Jesteś głupim człowiekiem, musisz to zaakceptować. Bo dopóki będziesz się upierał, że nie jesteś głupim człowiekiem i nie chcesz nim być, dopóty nie będziesz mógł przebudować tego. Bo to trzeba rozwalić po prostu. Ciach. Część komórek cały czas umiera. Podczas takiego mindfucka te już najstarsze, co i tak już miały umrzeć, wymierają masowo. I minie za 30 dni, zanim na to miejsce pojawią się jakieś nowe. Ale to jest twoja szansa, to jest kryzys. To jest właśnie twoja szansa. Że nie odbudujesz tych rozwalonych, głupich struktur. Dlaczego? Dlatego, że te nowe komórki, które się rodzą w mózgu, uczą się od starych. Więc uczą się głupich rzeczy, ale jeśli część w tej ścieżce określonej komórek umarła i ta ścieżka może nie działać, to jest szansa, że nie odbudujesz tych bzdur. Tylko nowe myśli, bardziej sensowne, ukształtują inne drogi. To naprawdę fizycznie działa tak. Każda myśl to jest droga impulsów elektrycznych przez poszczególne synapsy. Jeśli część synaps wyleciała, to ta struktura ma szansę się już nie odbudować. Pod jednym warunkiem, że nie będziesz jej wspierał. Czyli po mindfucku przestajesz myśleć. Przestajesz myśleć. Co robić w tym czasie? Najlepiej ładować się przez jakiś czas przekazami symbolicznymi, które zupdate'ują ci bazę danych i po kolejnej neurogenezie będziesz mógł interpretować te przekazy symboliczne, budując nowe ścieżki neuronowe, budując nowe heurystyki. Więc sięgnij po książkę, ale po powieść. Może po audiobooka. Słuchaj muzyki. Oglądaj filmy. Ale jak już bardzo musisz, to sięgaj po treści popularno-naukowe. Ale lepiej nie. Daj odpocząć. Dajesz odpoczywać tylko świadomości. Podświadomości nie. Podświadomość się nigdy nie wyłącza. A pokarmem dla podświadomości nie są materiały popularno-naukowe, tylko przekazy symboliczne. Dlatego kontaktuj się po mindfucku ze sztuką. Ze sztuką... najlepiej sensowną, może nie jakąś deviant artem, bo deviant art może ci nie dostarczyć odpowiedzi, ale jak masz potrzebę, to niech to będzie deviant art. Grzeb w szambie, w trupach, w fekaliach i wszystkich innych obmierzłych symbolach, dotąd aż znajdziesz to, co cię interesuje. Samo przyjdzie, refleksja sama przyjdzie następno. Odpuść sobie myślenie w tym stanie, bo wrócisz do tego, co było. Dlaczego? Dlatego, że jak brakuje pojedynczej komórki na danej ścieżce, to one się skontaktują ze sobą z powrotem i odbudują tą ścieżkę, tę ścieżkę. Potem pojawią się nowe komórki w neurogenezie i one się włączą w tę ścieżkę. I ona będzie mocniejsza niż była, ponieważ będzie się składała z nowej, niezmęczonej niczym, pełnej entuzjazmu gwardii. Dziękuję. Cierpisz na podwyższoną aktywność obwodów nerwowych mózgu, powodującą euforię, silną motywację, podwyższenie energii, co może prowadzić do bezsenności, utraty apetytu i obsesyjnego myślenia o obiekcie?
Rozumiem. Nic ci nie pomoże na to. Musisz to po prostu wziąć na przeczekanie i stopniowo eliminować przy użyciu oksytocyny albo wazopresyny, to zależy, jakiej jesteś płci. Dzierganki Dagi ze sklepu Meme na pewno ci na to nie pomogą. Ale przynajmniej możesz się oznakować jako chory. Więcej o tej chorobie, tak jak i znaczniki Dagi, znajdziesz w linkach. Wiesz, że muzyka z pornosa nie znalazła się tu przypadkiem?